insurgencymusic.com. insurgencymusic.com. Straight motherfucking baller. Cześć, dzisiaj chciałem wam pokazać, jak podłączyć kierunkowskazy LED-owe, jak założyć kierunkowskazy LED-owe do Suzuki GS500. Wydawałoby się to bardzo łatwe, ale no takie nie jest do końca. Aby je założyć, będziemy potrzebowali przerywacz specjalny do LED-ów, w którym pomarańczowy kabel podpinamy do B, niebieski podpinamy do L i do E musimy dorobić kabel do masy, czyli musimy ten kabel poprowadzić albo do minusa, albo gdzieś do ramy, żeby oczyścić miejsce i do ramy go gdzieś przylutować. Po założeniu kierunkowskazów musimy oczywiście sprawdzić, jak mają być one podłączone, który kabel z którym, bo jak wiadomo, LEDy nie działają tak, że jak podłączymy, tak będzie, tylko musimy odpowiedni kabel do odpowiedniego musi być podłączony. I pojawia się taki problem, że po podłączeniu kierunkowskazów wszystko niby ma działać, a tu migają nam wszystkie naraz, jak w tym. By było to światło awaryjne. Żeby to rozwiązać, musimy po prostu wyciągnąć żarówkę od kierunkowskazów. Zaraz to zrobię. Wyciągamy żaróweczkę. Wciągamy żaróweczkę i kierunkowskazy już powinny działać poprawnie. Jest. Lewy. Działa. Prawy. Też działa. Dobra. I no to teraz wszystko skręcam do kupy i pokażę wam, jak to będzie wyglądać, kiedy już wszystko będzie gotowe. Chciałem dodać, aby przykręcić ten kierunkowskaz po prostu z przodu. Jest tu mało miejsca bardzo. Musimy obciąć kawałek gwintu tutaj. On był dwa razy dłuższy, obciąłem go o połowę. Bo inaczej nie ma możliwości, żeby przykręcić to tutaj, bo jest za mało miejsca przy lampie.
Aby dostać. Kurde, co tu się przyszło? Facebook pieprzony. To będzie lepiej widać. Aby dostać się do przednich kierunkowskazów, musimy odkręcić przednią lampę, bo nie ma szans, żeby tam te śrubki odkręcić. Tak więc musimy odkręcić te dwie śrubki. Tutaj jedno, o tą, od lampy. Tu nam wypadnie ta śrubka do środka. I z drugiej strony tak samo, te dwie i tutaj. I jeszcze o tutaj, ta do regulacji wysokości światła. O tą śrubkę i uwaga, żeby tam nam to gdzieś nie zginęło, to z drugiej strony nakrętka. No, także już mam lampę przykręconą. Podłączyć światło, zakręcić lampę. No i już prawie gotowe. Do dupki. Żeby wyjąć przedni klosz, odkręcamy tylko dwie śrubki. Kurde, jak to sobie złapać? Tutaj jedną, tej nie ruszamy w ogóle. I z drugiej strony drugą. Wyjmujemy klosz i odpinamy dwie kostki od tej żarówki głównej i od postojowej. Teraz zabiorę się za przylutowanie tych trzech kabli do przerywacza i tego i ten jeden jakoś podłączę tutaj do minusa.
przerywacz założony, wszystko polutowane, poizolowane. Tutaj tak samo do minusa przylutowane i działa w porządku. Teraz założę boczki. Nie, nie założę boczków. Kurde, mam tyle. To wam pokażę na szybko, jak świecą te kierunki, kierunkowskazy. Jedyną wadą tego wszystkiego jest, że nie będziemy mieć żarówki od kierunkowskazów. Żeby zdjąć tylne boczki plastiki, trzeba odkręcić rączkę, te dwie śruby najpierw. Później tu są dwie śruby i pod rączką są dwie kolejne. To są wszystkie śruby od boczków. Musimy też ściągnąć linkę. Wyciągamy to do góry po prostu, przekręcamy i wyciągamy. Boczki trzymają się jeszcze na dwóch zatrzaskach. Jest jeden tutaj, drugi tutaj. Z tej strony tak samo. Jak to wyjmiemy z tych zatrzasków, po prostu do tyłu ściągamy całe i gotowe. No to już. Już wszystko jest gotowe, siedzenie założyć, to już i powinno wszystko grać. No, to tyle.
przejdziemy się w koło.